Moi drodzy, robi się rzewnie, ale na koniec chciałbym też coś powiedzieć. Choć jak mówił Janek, to było treściwiej i krócej. Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować ekscelencjo w łączności z moimi starszymi braćmi, obecnymi tu Gerardem, Józefem wraz z ich rodzinami oraz w imieniu nieobecnego brata Piotra z małżonką, którzy ze względów zdrowotnych nie mogli przybyć na tę uroczystość, ale łączą się z nami za pośrednictwem mediów, a także w imieniu nas wszystkich tu zebranych. Pragnę bardzo, bardzo podziękować za sprawowanie tej Eucharystii. Obecność księdza biskupa nadaje naszej modlitwie szczególnego wymiaru. Czcigodny księże proboszczu Waldemarze, z serca dziękuję za Twoje starania, aby ta msza odbyła się tu, w naszym maciekowickim kościele. W ten sposób umożliwiłeś nam, a szczególnie tym, którzy nie mieliby okazji pojechać do Pieniężna, aby w ten sposób pożegnać się z Jankiem. Dziękuję również za inspirację do modlitwy odprawiane msze święte w intencji księdza Jana w czasie jego choroby. Serdeczny Bóg zapłać za wygłoszone Słowo Boże. Proszę mi wierzyć, odmówiłem, gdyż niełatwo mówić kazanie u zmarłego brata. Zanim trumna z Jankiem dotarła do Maciejkowic, w Berbistowskim kościele pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Bytomiu odbyła się msza święta żałobna za Janka. I w tym miejscu pragnę bardzo podziękować współbraciom Janka z bytomskiej wspólnoty księży werbistów na czele z ojcem rektorem Maciejem Baronem. Tam Janek znalazł kolejny dom, niedaleko Maciejkowic. Szczególnie dziękuję ojcu Feliksowi Kubiczowi, który przybył do nas z Białegostoku. Mógł pojechać do Pieniężna, przyjechał do nas. To głównie dzięki jemu, pochodzącemu z tej parafii, księdzu Feliksowi, Janek wybrał werbistowską drogę misyjnego powołania. Bardzo serdecznie dziękuję wam, współbracia w kapłaństwie, przyjaciele na drodze. Tyle niedokończonych rozmów z Jankiem, tyle wygłoszonych słów, tyle serdeczności. Bardzo wam dziękuję. Słowa wdzięczności kieruję w stronę sióstr zakonnych, które miały szczególne miejsce w sercu Janka, a zwłaszcza tu obecnych sióstr ze Zgromadzenia Służebnic Ducha Świętego z Raciborza na czele z przełożoną prowincjalną siostrą Dolores Zok oraz reprezentującą siostrę Zgromadzenia Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy siostrę Elżbiety Bohaterewicz i siostry Nazaretanki, dziękuję, że przybyłyście do nas. Bardzo serdecznie dziękuję wam wszystkim, bliższym i dalszym członkom naszej rodziny. Wspaniale, że znaleźliście czas, żeby tu dotrzeć z różnych zakątków Polski. Mimo iż termin pogrzebu tej uroczystości nie jest najszczęśliwszy, nie jest korzystne, ale przybyliście. Z tego samego powodu jestem wdzięczny i wam, serdecznym przyjaciołom i znajomym Janka. Słowa wdzięczności należą się również parafianom, którzy wspierali Janka swoją modlitwą w czasie choroby i teraz. Na koniec chciałbym podziękować Jankowi. Gdybyśmy mieli możliwość takiego osobistego wyrażenia wdzięczności, powstałaby najprawdopodobniej taka długa lista tego, co jest dla nas ważne. I moja lista też nie byłaby krótka. Ale dziś chciałbym Jankowi podziękować za dwie rzeczy. Pierwsza to modlitwa. Janek nas połączył i rozmodlił.
ciągu zaledwie kilku dni poczuliśmy taką modlitewną wspólnotę. Jeszcze nigdy z taką intensywnością nie rozpoczynałem Wielkiego Postu, nawet w nowicjacie. Kiedy ktoś jednak z duszą agnostyka i jakimś takim sceptycznym zacięciem niewiernego Tomasza powie może, i co z tego? Nie wymodliliśmy mu zdrowia, nie wybłagaliśmy cudu uzdrowienia. To prawda. A jednak to pospolite ruszenie miało i ma sens. Janek wygłosił kolejne rekolekcje. Ale na ich owoce przyjdzie nam poczekać. To owoce nawrócenia, przemiany, wiary, miłości tych, którzy się modlili. A druga ważna rzecz to zaproszenie do refleksji nad zmartwychwstaniem. W swoich naukach, fragmenty słyszeliśmy, kazaniach, rekolekcjach, Janek często poruszał kwestie wiary w zmartwychwstanie. Znajduje to często odbicie w jego komentarzach do Ewangelii. Wielu z nas wie, że Janek napisał 2 tomy do niedzielnych Ewangelii w ciągu roku. Niestety zaczął od B i skończył na C. Miał dopisać A. Pozwólcie, że oddam miejsce Jankowym przemyśleniom, bo głosu oddać mu nie mogę. Mogę jedynie użyczyć swojego. I tak Janek pisze o zmartwychwstaniu. Komentując wskrzeszenie Łazarza. Przed wskrzeszeniem Łazarza Jezus płacze. Śmierć musi być czymś okropnym, skoro zmusiła do Boga, do płaczu Boga. Jeśli ktoś umiera, pocieszenia szuka się w prawdzie o zmartwychwstaniu. Zmartwychwstanie nie eliminuje śmierci. Radość Wielkanocy nie czyni pogrzebów weselszymi, ale człowiek wierzący nie szuka argumentów za zmartwychwstaniem, na zmartwychwstanie, gdyż zbyt zajęty jest kochaniem. Oto jak go miłował. Miłość Chrystusa jest subtelna, jest delikatna, bezbronna, dyskretna. Jakże dyskretne było zmartwychwstanie Chrystusa, tak niedostrzegalne, że Maria Magdalena myślała, że on jest ogrodnikiem. W swoich kazaniach i naukach rekolekcyjnych Janek wykorzystywał często trafne przykłady. Przypuszczam, że nie było nauki kazania bez przykładu. Pomagały te przykłady słuchaczowi zrozumieć trudne teologiczne treści. A ponieważ Janek był dogmatykiem, czuł się pewnie, bez obaw, że utknie gdzieś na mieliźnie nieortodoksji. I w komentarzu na niedzielę wielkanocną Zmartwychwstania Pańskiego Janek napisał tak. Teilhard de Chardin, francuski filozof i teolog żyjący na przełomie XIX i XX wieku, Teilhard de Chardin narzekał w jednym z listów, że my chrześcijanie nie jesteśmy już, w cudzysłowie, zaraźliwi. Nasza religia stała się nudna, przeciętna. Być może dlatego, że jej centrum już nie stanowi wiara w zmartwychwstanie. Dla pierwszych chrześcijan zmartwychwstanie było wszystkim. Dla nas inne sprawy mają znaczenie większe. Dlatego nasza wiara stała się nudna, a my przestaliśmy, w cudzysłowie, zarażać świat orędziem zmartwychwstania. Odkąd Jezus stąpił na ziemię raz na zawsze przez śmierć i zmartwychwstanie, jej mizerność stała się tymczasowa i w niej
wzrasta nasza wiara. Nasza wiara uczy nas, że Bóg kocha ziemię i kocha dzieci tej ziemi. Odwiecznie i na zawsze. Oto orędzie nadziei dla świata i człowieka. Bez tego orędzia ziemia staje się miejscem wojen, cierpienia i przekleństwa, a człowiek staje się tułaczem chorującym na brak wszystkiego, a najbardziej miłości. I tu wspomniany przykład. Amerykańska agencja kosmiczna NASA ogłosiła kiedyś konkurs na opracowanie uniwersalnego pisaka dla astronautów, by mogli robić notatki pracując na orbicie okołoziemskiej. Ten pisak XXI wieku miał być niewrażliwy na stan nieważkości i próżnię kosmiczną, długotrwały, niezawodny, z jak najmniejszą liczbą części. Najważniejsze przy tym, że koszt jego wyprodukowania nie grał roli. Wielu naukowców przysłało wynalazki, które jednak nie zdały egzaminu w warunkach kosmicznych. Któregoś dnia na adres agencji przyszedł telegram krótkiej treści. Czy spróbowaliście już może zastosować ołówek? Ciekawe. Okazało się, że zwykły ołówek, który ma za sobą całe lata historii, idealnie nadaje się do tego celu. Jednak nie użyto go, gdyż był za bardzo staroświecki, nienowoczesny. Ta historia przypomina postać małej, starszej zakonnicy. Była znana na całym świecie z dobroci, a sama nazywała siebie ołówkiem w ręku Pana Boga. Święta Matka Teresa z Kalkuty. Ona dała przykład, jak prostymi sposobami można czynić dobro, nie szukając specjalnej okazji. Jako chrześcijanie mamy być ołówkiem Pana Boga, który pragnie pisać na ziemi swoje orędzie o zmartwychwstaniu.